Jedziemy dalej. Tam będziesz kierował. Gdzie to jest? Bo to gdzieś na punktach mam pozaznaczane. I tak musimy jechać na razie. Czy pojedziemy w lewo, czy w prawo, to bez różnicy. Widzisz te punkty, czy nie? No właśnie, problem jest taki, że ja ich nie mam. Nie masz punktów? A jesteś w ogóle w gospodarstwie? Poczekaj, poczekaj, mam. Tylko że ja. Ich prawie nie widać dopiero. Ło, bo zaraz się walniemy. Jedź w prawo na razie na spokojnie. Z głównej drogi powinno widać, przecież tutaj wszystko masz przy głównej drodze. Nic nie jedzie. A nawet nie próbuj mnie wyprzedzać. Nawet nie próbuję, bo chyba mamy taką samą prędkość w tych ciągnikach, także... a nie wiem, teraz nawet nie będę chudów włączał. I napiszcie widzowie od razu, ile pieniędzy mamy mieć na start serii. Po prostu jest to dla nas istotne. Oczywiście gramy na lirach tureckich. Mati gra na lirach tureckich, ja gram na polskich złotówkach, także... Ło, bo człowieka bym przejechał. Patrzę tak za tymi, bo ja nie pamiętam do kogo my to mieliśmy jechać. Tu mieliśmy jechać na pewno. Tam dalej też są jeszcze, kurde, tutaj też jesteśmy dogadani praktycznie z każdym. Jeżeli chodzi o te maszyny, bo w sumie tutaj maszyny teraz głównie. Co bierzesz, beczkę czy wóz? Ja wezmę beczkę. No to weź beczułkę. Cześć, to już nawet nie wysiada już pod czepie. Wow! Nie wysiada już pod czepie to i to. Czekaj. Czekaj, dzieje wały. O, dobra, tu i tak nie ma tych węży. Jedź pierwszy sobie. I myślę, widzowie, że seria na pewno fajnie się zaczyna. Szczególnie, że macie drugi odcinek w tygodniu. Nie wiem, jak to będzie w przyszłym tygodniu, ale live'y z tej serii też będą oczywiście robione, bo wszystkiego na odcinku. Nie udało się! No, powiem ci, że. Powiem, jedziesz! Co jest? Jedź tak! Jadź! Ta, jedź, ale w topa! Już wypadek na samym początku, no jak cię kręca, czekajcie, widzowie. Jak się nie umie jeździć, co? No to... Jak się nie umie jeździć, ty, ale jak my to teraz zrobimy? Ja pierdzielę, i co teraz będzie? Odstawić beczkę i jechać do ciebie? No, staw beczkę tam gdzieś koło rozrzutnika, my to widzowie jakoś ogarniemy i ja też zaraz będę ruszał.